A więc jak widzicie, zawody karpiowe, pełno ekip. I tak to mniej więcej wygląda. Komunikat. Zarząd koła PZW w Suchedniowie informuje, że w dniach od 8 do 11.09.2002 od godziny 10 do godziny 9 zbiornik będzie zarezerwowany na zawody wędkarskie. No i taka informacja była, więc poszliśmy tam daleko do kolegów karpiarzy zapytać co i jak. No i powiedzieli, że można się rozłożyć, bo miejscówka kotarliska była wolna, a tak cały zbiornik jest zarezerwowany i o 10 godzinie, 10 tam było czy 9, będzie zakończenie i impreza chyba w tym miejscu, bo tutaj namiot stoi, ognisko, namiot. To chyba tutaj będzie zakończenie imprezy, więc z Robertem stanęliśmy tu i ja tu. Tam ci powiedzieli wędkarze łowiący karpiarze, żeby nie rzucać z tej strony na wprost, bo na całym zbiorniku, czyli naokoło, jest ileś tam ekip karpiarskich. Nie wiem czy 18 teamów po dwóch. Zobaczymy to rano, nie jestem pewny. I odbywają się zawody karpiowe oto na Suchedniowie, czyli pod Starym Dębem. Jest wolne, a my z tej strony, tak jak karpiarze, którzy tam mówili, więc nie sprawdziliśmy w internecie co i jak. I dobrze, że chociaż tu jest wolne, przyjechaliśmy z samego rana. Po czwartej byliśmy już na zbiorniku i tak to mniej więcej wygląda, czyli moje stanowisko tu, chatkę rozłożyłem, sprzęty, zanęta, pelety i wszystko na górze, kulki, nie ma to tamto, czyli osiemnastki. Dipowane i dwie wędki są. Robson tutaj, bo tutaj byśmy się nie pomieścili. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Więc drodzy Państwo, na tą chwilę jest godzina 6.02, niedziela 11 września 2022. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film z łowienia na wodzie PZW Suchedniów i zaczynamy. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Konkurencja jest duża, widzicie, czyli zawody na Suchedniowie, więc przez 3 dni towar pierwszej klasy karpiarze wrzucili, więc widzicie. Słabo to jakoś widzę, ale miejmy nadzieję, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc czekamy, wędkujemy i jest pytkę. Deszcz cały czas pada, grzyby będą, to wiecie, ja mam schronienie, siedzę sobie, pilnuję wędek, no i na tym rzecz polega. Wczoraj grzybobranie, dzisiaj wędkowanie, dzisiaj do lasu nie ma co iść, zresztą w taki deszcz łazić bez sensu, poniedzieli nie będzie padać, więc we wtorek na pewno się do lasu wybiorę na jakieś grzybowranie przed drugą zmianą, bo drugie zmiany mam poniedzieli. No teraz wędkujemy, no i dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy i czekamy na tą rybę, a nóż widelec może coś się złowi, oby, więc towar pierwszej klasy. Kulasy pierwszej klasy, zestawy super porobione. Od Robsona wzięliśmy łódkę, wywieźliśmy zestawy pod lilię, czyli obydwie, jedną tutaj na róg,
drugą pod tą brzozę. Więc tak, widzicie, wszystko jest w pytkę. I oby coś się trafiło. Ale czy będą ryby, zobaczcie więc sami. Więc zostańcie ze mną. Nie wiem, jak to będzie. Mogę być zerowy, ale konkurencja jest niesamowita. Bardzo wysoki poziom. No i ryba, która rozeszła się po całym zbiorniku przy tych zawodach karpiowych, które odbywają się przez 3 dni. A ja tak, łowienie z marszu, z doskoku, a nóż widelec, może coś się złowi. Więc drodzy Państwo, Robert jest ze mną, coś od siebie powie. Robson, jak tam? Powiedz, ten kolega, co był z nocy, z tych zawodów, co on mówił? Na zawodach słabe brania. No. Są załogi, które w ogóle nic nie złowili. Przez trzy dni, tak powiedział. Że my na wiele nie liczymy. No. A w ogóle to w tym roku coś się wybiorę z pyzą na... No, tu przyjechałeś... To albo wiatr, albo deszcz. Ale karpia miałeś tu, już nie gadaj. No był. No. To drodzy Państwo, widzicie sami tak, kolega tu jeden mówił, że 18 ekip jest, przez 3 dni sporo ekip jest zerowych. No to wiecie, co to jest 3 dni wędkowania, a łowienie z marszu tak jak my, to nie dziwcie się, że dzisiaj nic nie złowię, żeby nie było w komentarzach, że pojechał pyza na PZW i nic nie złowił. Trzeba umieć łowić. No to jest takie gadanie dziecinne jak w szkole, drodzy Państwo. Wiecie, ja nastawiam się dzisiaj grubo, tak jak mówię, przynęty, które założyłem. Dzisiaj mamy na jednej 20 Tiger Nut, na drugiej jest Robin Red 20 utwardzona. To wiecie, kulasy duże, to nie jest metoda. I to samo, łowienie z marszu dopiero, jak chcecie wiedzieć, drodzy Państwo, moje zestawy. Obydwa w wodzie są 2 godziny 45, tak 6 godzin, to jeszcze 3 godziny, 6, 7 godzin zobaczymy, to dopiero 2.46 i na to liczę, nie ma co sensu przerzucać, podsypane peletami towar, jak widzicie. Wymieszany z peletami. W wiaderku zasypane kulasy odpowiednie, więc no musimy czekać, dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić. Więc tak jak mówiłem na początku, konkurencja wielka, ale przez 3 dni nie złowić ryby na team, to jeden team, dwóch wędkarzy, cztery wędki przez 3 dni, to naprawdę tragedia jest, nie? Robert? Tak, tak. No nie tragedia? Oczywiście. No. To tragedia i wiecie, to nie dziwcie się, że dzisiaj my z Robsonem nic nie złowimy, jak inni. No kto... może coś złowimy. No może coś złowimy, ale jak się nie dziwią nam, że z marszu my nic dzisiaj nie złowili. Jak widzicie, jakie są realia po dzisiejszych zawodach karpiowych organizowanych przez koło w Suchedniowie i na Zalewie Suchedniowskim. Wpisowe było, tak kolega powiedział, 150 zł od osoby, to od teamu 300, a nagrody zobaczymy, jakie będą wyniki, jakie będą. Więc 8.26, oni o której kończą? O 9.00 kończą, no i zobaczymy, ale pada, leje, a my wędkujemy dalej. I dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej i jest w pytę. Dla bezpieczeństwa stojak, bo Robson zahaczył suchą gałąź i będzie trzeba ją teraz złamać. Chodźcie. Bierz. Bierz. No, pociągnij. Pociągnij ją. Robek.
O. Więc drodzy Państwo, koniec po zawodach. Godzina, jak widzicie, 9:44. Ogłoszenie wyników z zawodów trzydniowych nocnych w Suchedniowie. Pierwsze miejsce, tam było 15 chyba 900 na team dwuosobowy. Było w końcu 17 ekip po dwie osoby. Big Fish był ponad 6,5 kilo. To 6,5 kilo była największa ryba Big Fish, którą zdobył kolega z dalszej pozycji, czyli nie z pierwszych pięciu ekip. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli pierwsze miejsce 15,900, drugie 15 z czymś i tak dalej. Trzy ekipy były zerowe, to czyli 6 osób nie złowiło nic przez 3 dni, no a my łowimy z marszu, tak siedzimy teraz i zaraz zmontuję zestaw trochę inaczej i wywiozę zestaw w inne miejsce. Tą niebieską wywiozę, powiedzmy, tutaj, tam pod te suche zielsko. Ok. A na tą chwilę pilnuję, wędkuję i tak mówię po zawodach, które się odbyły karpiowych. Godzina 9:48, a my posiedzimy jeszcze i tak, pada, nie pada. Więc montuję zestaw, Robson szykuje statek i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Więc zostańcie jeszcze z nami i zobaczymy co i jak. Więc tą wywieziemy, tylko zmienię zestaw, bo tutaj był podajnik do metody duży. I teraz zrobimy to inaczej trochę. Trochę inaczej. Czyli zobaczcie, tak to mniej więcej leciało. Trigalik bungee na plecionce, kulas spory. O! Pociągnęło, zobacz. No, zobaczcie. No. A kulas jest duży. Czekamy. Nawet... Już myślę, że... No co myślisz, jak tu nie ma sił nawet pociągnąć? Trzeba czekać, przecież to jest kulka 20. Ale pa. Tam już jest zaczepione coś małego, mówię ci. Ale jak odjechało w bok. Nie, czekam. Lecho. To jest 20 kulka. Dobra, czekamy. Nie, to ma jechać. Drodzy Państwo, tam jest 20 kulka orzech tygrysi. A tu robimy inaczej. Przynieś, Robson, no, nóż, bo nożyczek nic nie wziąłem. A muszę nowy zestaw zmontować i pokażę Państwu co i jak. A tam jak będzie, też ją przerzucę, sprawdzimy. I tak wyglądał wcześniej mój zestaw. Trigalik bungee. Na gumetce, plecionka, hak i to kulka 20. Tni Robson. O, odłożymy i mam przygotowany led cord i zrobimy tak, zawiążemy. A zaraz tam tą drugą zobaczymy, sprawdzimy, no. Tylko tą wywieziemy. Ale tam może być 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, tu żeby nie śmiecić. I mamy zestaw. Teraz dalej. Zrobimy tak, tak mówię. I teraz mamy...
zestaw, ciężarek i tu damy przypon. Ale zanim damy przypon, założymy przypon, czyli Demon Hot Demon. Zobaczcie, żeby to miało ręce i nogi. Weźmiemy w ten sposób. Pokazuję co jak. Założymy tak. I teraz muszę to zgiąć. Ojej, żeby się nie pobrudzić. Dobra, zgięte jest. Dobrze. I mamy w ten sposób. Teraz dalej. Dalej Robson, jeszcze muszę torebkę założyć. Jeszcze założymy torebeczkę. Torebkę PV-kę. Oczywiście tą PV-kę przywiążemy. Czyli to mnie interesuje. I tutaj jest taśma, nie? Weźmiemy tnij, Robson. Tu? No. I teraz idzie tak. Bierzemy tak, bierzemy PV-kę. Ja bym nie chciała. Rozpuszcza się. Daj jeszcze raz. Mokre ręce mam, wiesz, muszę wysuszyć, a to jest tego PV-ka. Poczekaj, nie inaczej wyzna. Przytrzymaj to w rękach. Tnij tu. Bo to nie można, że stykać się z wodą. A chcę punkt. Okej, okay, raz. Nie wiąż mocno. No bo wiesz, jak wody dostanie, to no, widzisz, pęka już. I teraz to... Tu przywiąż na supeł. Weź nóż, odłóż. Supeł ściśnij. No, jeszcze raz. To się rozstał. Dobra. Nie ma co, mocno mi się urwie. Teraz weźmiemy przynętę. Do góry ściągniemy. I tak wygląda mój zestaw. I teraz jeszcze to zasypę i to wywieziemy. Kukurydza, dobra. Dobra, i tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda, ale ślisko, żebym nie upadł. Dobra, pchnij ją i jedziemy. I jedziemy. I wywozimy te w nowe miejsce, no.
taki zestaw, który zmontowałem. Tak, i 20 kulka, tak. Powiem ci gdzie, jedź, jedź. Tam jak przerwa, no. Dobre miejsce. Jedź. No i zobaczymy, próbujemy coś złowić na zestaw, który wam pokazałem. I patrzmy, zobaczysz ile metrów będzie tam. 50? Na bogato zestaw, no. Jeszcze tam to dipowała się kulka 20 przez 2 tygodnie praktycznie, bo z stowarzyszenia z Robsonem ponad, z miesiąc prawie. Jeszcze, ile masz metrów? Ale ile, z ciekawości pytam. 50, dawaj na 60. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze. No tylko uważaj na te pod same niebo, przed tym jeszcze. Jeszcze parę metrów. Ile masz? 56. Na 70 i puszczaj. Już, nie, Robek, nie jeźdź dalej, bo zielsko tam jest. Ile metrów? 70 metrów. Poczekaj, to opadnie i dopiero wrócisz. I zobaczymy zestaw na bogato. I tak to mniej więcej wygląda. I niech stoi. Godzina 10. 10. Kilka godzin będziemy trzymać. I ściągam drugą. Za czym co na drugiej było? Coś jest. Leszczyk może mały. A kulka 20. 20 kulka. Spadło jeszcze. Ale branie było i widzicie. 20 kulka. Tą samą. Tą samą. Na to samo, nie będę zmieniał zestawu z Ledcornem, bo mógłbym, ale nie zmieniam. Czyli Trigalic Bungee i wywozimy drugą. To samo. To jest, wkręcę ją tylko na wkręta. To jest orzech tygrysi. Trigalic Bungee i tak to mniej więcej się prezentuje. Jak gumka. Dobrze, więc to samo wywoźmy. Cześć, branie? I co masz? Płotka? Pokaż ją do góry, dawaj ją. Weź ją do góry. Robson nie jest na zero. Zobaczcie, jaka ryba. Gratulacje. Widzisz, chociaż rybę masz, bo jestem zerowy. I znów, drodzy państwo, pada. Tak to mniej więcej wygląda. Siedzimy i miejmy nadzieję, że coś pyknie. Ja przerzuciłem zestawy, raczej wywiozłem zestawy, przepraszam. 10:27. No i 4-5 godzin potrzymam. W końcu chciałem zobaczyć wcześniej. Miałem dłużej trzymać pierwszym razem od rana, ale Robson mnie namówił, żeby wywieźć w inne miejsce, więc wywiozłem. No i tutaj co było branie, co ryba, jakaś mały leszczyk, coś spadło. Musiałem to sprawdzić. No i teraz licznik chodzi. I z powrotem trzymamy jak najdłużej. Mam 22 minuty, no 5 godzin, zobaczymy do kiedy będziemy siedzieć, ale 4-5 godzin przytrzymam, 4 godziny powiedzmy spokojnie, no i zobaczymy co, jak, więc zostańcie za nami z scyzorykami i zobaczymy co dalej się wydarzy, a na tą chwilę deszcz pada, pada i pada.
Robson coś ma na metodę, ale ryba godna filmowania, ale jest, Robek, coraz większe biorą, może doczekamy się dzisiaj takiej jak dłoń. Więc drodzy Państwo, na tą moją kulkę, zobacz jaka piękna sztuka, dobra, okej, a więc mam rybę. Meczu słuchamy, strzelili teraz nam bramkę, ale nie uznali, spalony. Karpia mogę mieć, wiesz? No bo na leszcza mi to nie wygląda. No brało coś. Więc pierwsza ryba. Nie wiem, czy nie przeszło, wiesz? To nie ściągaj na razie, Robek. Weź podbierak. Ja muszę przejść na tą stronę, do ciebie, bo przeszło. Przeszło do ciebie. Tarlisko idzie. Przeszedł przez dwie twoje wędki. O Boże. A tak brał pomału, do góry szło, wiesz? Jak leszczowe. Zwiń. Bramkę chyba strzeliliśmy, nie wiem, coś tam słyszę. Więc nie wiem, jak jest zapięty. Karpik. No jeszcze trzeba wyholować, Robek. Nie. Nie, goły. Ale ma dużo łuski. Jeszcze nie. Przejdę wyżej. Tak pomału ściągał, wiesz? Do góry takie leszczowe branie było. Nie chcę, żeby w krzaki poszedł. Muszę dokręcić. Nie chcę wyrwać, bo nieduży hak jest. A nie wiem jak zapięty jest, zaraz zobaczymy. Teraz musisz. Do tyłu. No i ryba wyholowana, nie na zero chociaż. Drodzy widzowie, idziemy na matę. Ładny, nie? Czwórka. Tu go położę. Poczekaj, trzymaj.
wyczekany, nie? Tam brzydkiem jest. No. Odepniemy. 17 punktów. 4. Cały czas przed na drzewo, bo cały czas jest ona w sytuacji. Ładnie, pokaż. Weź odepnij. Mocne. Nie spiłby się. No i chociaż cieszy. Nawet nie czwórka, czyli PZW. Ryba wypracowana, wyczekana. No i cieszy. Zrobimy mu zdjęcie. Zrób mi i wypuszczam rybę. No taki. Klikaj, klikaj. Dobra. Starczy, Robson. Nagrywa się. Dobra, więcej rybkę wypuszczamy. No i tak to, drodzy Państwo, wyczekana godzina 13:06 i na Demon Hot Demon 14 wziął pełno łuski. Baja, do następnego byku. Ale Rangers to Rangers. No, nawet se nie siadłeś. Nie. No, ale coraz większe, wiesz. Robson. Tak. Robek se przypomniał, że ma Rangersy. Założył Rangersa i od razu widzicie. Taki jest skutek. Takie są skutki picia wódki. Takie są skutki Rangersa. Założyłeś Rangersa. O, ty proszę bardzo. Proszę bardzo. Rangers to Rangers. I zobaczcie, jaki ładny leszek. No, dobra 40. Podnieś go do góry, tak, z tym, całość, żeby ci nie uciekł. Pokażesz widzom. Zobacz. A więc, drodzy Państwo, nawet nie ma co kręcić takie brania, jak widzicie. Nie ma? Nie zaciął. Nie zaciął się, no ale było, Rangers to Rangers. Więc jeszcze ostatnie przerzucenia i za niecałą godzinkę będziemy kończyć. Jest godzina 15:20, o 16:00 się zwijamy, to 40 minut i jedziemy na Kielce, więc zostańcie jeszcze z nami i zobaczycie, co i jak. Więc dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, a pomału będziemy się już pakować. Więc, drodzy Państwo, 54, pomału kończymy tą imprezę. I tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Czyli honor uratowany, jakiś tam karpik i nic poza tym. Robson. Kończymy. Powiedz coś od siebie. No, super było. Tak, nie narobił się, ręce nie bolą od polowania. A jak to się mówi, przyjedzie do domu zjebany. Po ryba. Wypoczęty. Wypoczęty, ale o rybach tak, coraz gorzej, nie? Jak ryby biorą, to widzę. Zmęczony, ręce bolą. No. Ale o rybach coś powiedz dzisiaj. O tych braniach, o tym wszystkim, że coraz gorzej tutaj, nie? No, to jak, ale to wszędzie tak jest. No wszędzie, nie wiem jak u was, ale ciśnienie spada i małymi przynętami może być pod metodę dobra zanęta, dobre przynęty drobne, ale to drobny leszczyk, może płotka, robactwo to samo, może płotka, drobny leszczyk, a z grubych ryb leciało tak, jak pokazałem, czyli kulasy duże, kilka godzin to stało, zmiana, no i w końcu jedno branie, honor uratowany. Następnym razem będzie lepiej. O, następnym razem będzie lepiej. Oby, oby. No i tak to, drodzy Państwo, leciało, jak pokazaliśmy na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, na dobre i złe. I do następnego. Jedziemy na Kielce.